Wydawnictwo Silesia Progress przedstawia Henryk Waniek, Ciulandia. Realizacja dźwięku Sergiusz Brożek. Czyta Mirosław Neinert. Jednak dla dobra historii, którą tu opowiadam, cofnijmy się trochę. Pomogą nam w tym słowa starszego wachmistrza policji Franza Hanslika. Zachowały się one w naszym archiwum. Otóż wracając z Raciborza do Opola ze służbowego wyjazdu, usłyszał coś, co wyostrzyło jego policyjną czujność. Poczuł się w obowiązku powtórzyć swoim przełożonym to, co okazało się bardzo ciekawe, szczególnie dla Polizei Prezydium Opeln OS w osobie kapitana Lutke. I tak powstał obszerny raport datowany na 22 grudnia 1920 roku, własnoręcznie spisany przez Oberwachmajstra. W uznaniu za jego solidność dostał Hanslik 5 lizaków dla swoich dzieci, których istotnie miał 5. Co prawda najmłodsze kończyło dopiero 3. miesiąc i na lizakach się jeszcze nie znało. A że człowiekiem był dobrym, lizak przypadł w udziale żonie. Niech sobie kobieta poliże. Oto jego raport. Donoszę, że dnia 15 decembra 1920 wracałem do Opeln pociągiem wyjeżdżającym z Ratibor o 5 po południu minut 30. Zaznaczam, że byłem w cywilu, bo mój wyjazd nie wymagał munduru. Ale na stacji Gross-Neukirch wsiadła kobieta z 2 wiadrami mleka i zaraz jedno paskudnie rozlała. Zrobiło się tam jak w mleczarni. No to się przesiadłem do drugiej klasy, gdzie miejsce zajmował porządnie wyglądający gość. Zaraz mnie poczęstował raciborskim cygarem i ucieszył się, że będzie z kim pogadać. To znaczy ja mówiłem mało, bo mnie nie dopuszczał do głosu, sam mówiąc bez przerwy. Ciekawe rzeczy. Najpierw dowiedziałem się, że w Neisse jest nauczycielem gimnazjalnym i uczy geografii. Na imię miał Wilfried, a z nazwiska zapamiętałem tylko, że kończy się na Stein albo na Mann lub Berg. A może jeszcze inaczej. Tego nie pamiętam, ale to jest do sprawdzenia. W każdym razie na Żyda nie wyglądał. Mówił, że jest doktorem, ale takim, który na chorobach się nie zna. Zrozumiałem, że mam do czynienia z człowiekiem obytym i wszystko wiedzącym. Na przykład zdał mi sprawę ze zdrady, jakiej się dopuszczono w Wersalu, a potem punkt po punkcie cały ten traktat wersalski obalił. Co prawda teraz tak wszyscy mówią, więc tylko dla porządku o tym wspominam. Tak żywo to opowiadał, jakby sam widział i słyszał, jak tam sobie w Wersalu między jednym szampanem a drugim, przegryzając ostrygami, które są bardzo niezdrowe, bo szkodzą na rozum, amerykański prezydent Wilson wydłubywał z pomiędzy zębów jakieś fantazje i według ich kształtu wymyślał różne nowe kraje. A to była jakaś Jugosławia albo Czechosłowacja, jakieś jeszcze bałtyckie i wiele innych. Nawet Polskę, której w ogóle nie ma. Aż zabrakło Wilsonowi wykałaczek i ledwo żywy wrócił do swojego USA, gdzie od tego wszystkiego podobno bliski jest śmierci. A z tego, co w Wersalu wypluł do serwetki, a może nawet wyżygał na stół, rysują obecnie całkiem nowe mapy, według życzeń tego nieboraka. Znaczy to, że stare mapy stracą teraz ważność i strach pomyśleć, że wszystko, czego pan doktor uczył dotąd, teraz będzie musiał odwołać i uczyć od nowa swoich uczniów w Neisse. Tak się rozgadał, że na samym końcu powiedział mi jeszcze w zaufaniu, że oprócz Łotwy i Węgier właśnie powstaje kolejne państwo, o którym mało kto wie, a którego by nie wymyśliło nawet 100 Wilsonów. Kraj ten nazywa się Hierland i ma obejmować całą śląską ziemię. Jeszcze go nie ma na oficjalnych mapach, ale nic nie szkodzi, bo on już się przekonał, że oficjalne mapy tylko kłamią. Tak mówił i mówił, rozglądając się przy tym, czy ktoś nie podsłuchuje. Na koniec w zaufaniu powiedział też, że ten kraj już powołał swojego hercoga, którym jest jakiś admirał i tylko patrzeć, aż ogłosi niepodległość. Jak żyje o czymś podobnym, nie słyszałem. Więc uważam, że mam obowiązek przekazać to drogą służbową. Wszak na świecie zrobił się taki bałagan, że nigdy nic nie wiadomo. Już od lat 20 pracuję w policji i wiem, że trzeba uważać, bo takie zamieszanie to dla kieszonkowców najlepsza okazja. Trzeba mieć na oku wszystko, co szkodzi porządkowi publicznemu i pachnie kryminałem. Spytałem też pana rektora, czy jest zwolennikiem tego nowego kraju. Nic mi nie odpowiedział, tylko zamyślił się i od tego zasnął. A zbudził się dopiero na końcowej stacji, gdzie szybko się pożegnał i wysiadł.